Dziewczyna z szafy to pierwszy mainstreamowy film cenionego filmowca Bodo Coxa. Jest to opowieść o przyjaźni trzech samotników. Dziś na warszawskim Żoliborzu odbywają się zdjęcia, gdzie zajrzymy za kulisy produkcji. Bodo Cox to ceniony niezależny filmowiec. Znany jest m.in. z takich filmów jak Nie panikuj czy Krew z nosa. Dziewczyna z szafy jest jego debiutem kinowym. Co ciekawe, scenariusz do tego filmu powstał już 5 lat temu, ale dopiero teraz doczekał się ekranizacji. Inspiracja oczywiście z głowy i też z mojego stanu, który wtedy miałem. Też mam czasem potrzebę zamknięcia się w szafie. Może nie dosłownie, ale bywają momenty w moim życiu, kiedy serdecznie nienawidzę ludzi i mam ochotę od nich uciec. Więc wszystkie swoje fobie, strachy przelałem nie na papier, bo piszę na komputerze, ale na scenariusz. Film opowiada o losach trzech bohaterów, których łączy jedno – samotność. Jacek jest niepoprawnym internetowym podrywaczem. Jego brat Tomek jest chory i zamknięty w sobie. Natomiast Magda to młoda, nieufna wobec otoczenia dziewczyna. Moja bohaterka ma na imię Magda. Jest to dziewczyna, która żyje w swoim wyalienowanym świecie i większość czasu spędza w szafie. I prowadzi badania nad teorią wielu światów i przenoszenia się w inną rzeczywistość. Dlatego, że ta rzeczywistość, która ją otacza, nie zadowala jej i jest dla niej okropna. Oczami Magdy Bodo zobaczył dzielnicowego jako niestety obręczną filera SS i na końcu filmu, czyli jakby złamanie postaci, zobaczył Clint Eastwooda. Praca na planie filmowym w RE. Będziemy mogli podziwiać jej efekty już niedługo w kinach. Zapraszam już na jesień, mam nadzieję, do kin na film Dziewczyna z szafy. Komedio-dramat romantyczny. Do zobaczenia w kinie. Proszę nie jeść w kinie jedzą świnie.